MiG 201 MMA to nieduży, przenośny poautomat spawalniczy. Przeznaczony jest do spawania metodą MiG-MAG, MMA oraz TIG-LIFT. Maksymalny prąd spawania tego urządzenia dla metody MiG-MAG to 200 A, dla metody MMA i TIG-LIFT 180 A. Sprawność wynosi 60%. MiG 201 MMA jest urządzeniem lekkim i poręcznym. Waży 10 kg. Obudowa jest w pełni metalowa. Zamontowany korpus szpuli umożliwia obsługę standardowych 5-kilowych szpulek drutu, jak również małych szpulek z otworem montażowym 17 mm. Za podawanie drutu odpowiada niezawodny metalowy dwurolkowy podajnik, który fabrycznie ma zamontowaną rolkę do drutu o średnicy 0,8 mm. Panel sterowania MiG 201 MMA jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Wszystkie elementy sterowania są zaprojektowane i rozmieszczone w ten sposób, aby nawet w grubej rękawicy spawalniczej nie było problemów z obsługą. Po prawej stronie znajdują się przyciski wyboru. Przycisk wyboru metody spawania MiG-MAG, TIG-LIFT, MMA. Dla metody MiG-MAG dwutakt bądź czterotakt. Dla metody MiG-MAG testowy wypływ gazu. I dla metody MiG-MAG testowy wysuw drutu. Obok znajdują się pokrętła regulacyjne. Proszę zwrócić uwagę na kreskę oddzielającą funkcję pokręteł w zależności od wybranej metody. Opisy nad kreską dotyczą metody MiG-MAG. Opisy pod kreską dotyczą metody MMA. Dla metody MiG-MAG pierwsze pokrętło to regulacja wartości napięcia. Drugie pokrętło to regulacja wartości prądu spawania i prędkości podawania drutu. A pokrętło trzecie to regulacja indukcyjności. Dla metody MMA pierwsze pokrętło to regulacja funkcji Arc Force, a drugie pokrętło to regulacja wartości prądu spawania. Jeśli urządzenie przełączymy na metodę TIG-LIFT, to wówczas do regulacji mamy tylko i wyłącznie wartość prądu spawania. Pod panelem sterowania znajdują się gniazda wyjściowe. Tutaj znajduje się typowe gniazdo do podłączenia uchwytu MiG-MAG. Tutaj znajdują się gniazda prądowe wyjściowe plus i minus oraz kabel z wbudowanym wtykiem do zmiany polaryzacji. Spawając metodą MiG-MAG, masę podłączamy przeważnie do gniazda minus. Ale jeśli chcemy spawać bez gazu, z wykorzystaniem drutu samoosłonowego, należy wówczas zmienić polaryzację i masę przepiąć do gniazda plus. Wtyk do zmiany polaryzacji w metodzie MiG-MAG musi być zawsze wpięty w jedno z gniazd według wybranej polaryzacji. Jeśli mamy zamiar spawać metodą MMA lub TIG-LIFT, wypinamy ten wtyk i w gniazda plus minus podłączamy przewód z zaciskiem masowym i uchwyt elektrodowy. Na panelu sterowania znajduje się jeszcze jedno gniazdo, jest to gniazdo czteropinowe. Służy ono do podłączenia opcjonalnego uchwytu typu szpulgan. W środku komory podajnika znajduje się przełącznik wyboru typu uchwytu. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że na rynku w sprzedaży znajduje się sporo typów uchwytów szpulgan. Mogą one mieć najróżniejszą charakterystykę i niekoniecznie od razu współgrać z prezentowanym MiG 201 MMA. W takim przypadku serwis marki Magnum może dokonać stosownej synchronizacji. W komplecie z urządzeniem otrzymujemy uchwyt do spawania metodą MiG-MAG typu MB15 o długości 3 metrów,
przewód z zaciskiem masowym oraz przewód z zaciskiem elektrodowym do spawania MMA, oba o długości 2 metrów.